goes down. Hej, hej, hej. Znalazłem Anoga. Trzeba w górę się... Trochę koło obozu na Anoga trzeba się w górę... przemieścić. Jesteś tu przywódcą? A nie wyglądam. Jasne, że jestem przywódcą. Jak wygląda sytuacja na przełęcze? Podobno jacyś orkowie znów próbują dostać się z Nordmaru do Sinden. Moi zwiadowcy zauważyli na przełęczy grupę orków. Mam nadzieję, że nigdy nie dotrą do celu podróży. Sinden potrzebuje twojej pomocy. Wiem o tym doskonale. Co mam zrobić? Nie mogę opuścić tego miejsca. Idź do mojego brata Inoga i powiedz mu, że to on będzie się musiał od tej pory wszystkim zająć. Nauczysz mnie... Masz tu niezłe zapasy. To towary należące do orków z Sinden. Przechwyciliśmy wszystkie dostawy do Nordmaru. I wszystko trzymamy tutaj. Myślałeś kiedyś o podboju Sinden? Czy o tym myślałem? Atakowaliśmy warownię orków nie jeden raz. Ale czynimy większe szkody, przechwytując oddziały orków, które próbują przedostać się do Sinden. Pokaż mi swoje towary. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Gdzie ten... Pamiętałem, gdzie to był. Człowieku, czego chcesz? Tak, i takie budynki były. Gdzie to był? Sam mógłbym ci to powiedzieć. Ale nadal mi się... Niektóre rzeczy nigdy... Człowieku, czego chcesz? Gdzie to był? Wiem człowieku, wiem. Tutaj chyba. Twój brat Anok nie może ci pomóc. Cholera! Jak mam to zrobić sam? No cóż, mimo wszystko dziękuję za pomoc. Nie słucham tego. Robi się to. Szukam Xardasa. Więc przed tobą długa podróż. Jego wieża znajduje się w Nordmarze, daleko na wschodzie. Kto tu jest szefem? Umbra, wielki herszt. Wszyscy słyszeli o jego wielkich czynach. A gdzie mogę znaleźć tego wielkiego herszta? Jego tron znajduje się w najwyższym budynku w tym mieście. Lepiej zważaj na słowa. Czym się tu zajmujesz? Służę naszemu przywódcy wiedzą i darem jasnowidzenia. Rozumiem, więc jesteś jego doradcą.
Naucz mnie czegoś. Mora interesująca się wiedzą szamanów? Muszę przyznać, że to intrygujące. Dobrze, będę cię uczył, jeśli Umbrak, nasz wielki przywódca, zgodzi się z tobą spotkać. Jeśli Umbrak będzie cię szanował, to ja również. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. Lepiej się nie wtrącę. Wiem, człowieku, wiem. Nie to nie przeszkadza. Pewnie to było tak łatwo. Stać! Ani kroku dalej. Nie wierzę w ani jedno słowo. Nie. Nie wiem. Lepiej się nie wtrącę. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Robi się coraz gorzej. Na pewno masz coś lepszego. Zajmij się swoimi sprawami. To wyjątkowo wspaniały dzień, nie sądzisz? Jesteś asasynem? Zgadza się. Nazywam się Quadir. Z kim mam przyjemność rozmawiać? Jestem tu nowy. Czyżby? W takim razie z pewnością nie wiesz, jak tu wszystko funkcjonuje, co? To nieistotne. Zadbam o ciebie, przyjacielu. Co tu robisz? Pozyskuję cenną siłę roboczą, przyjacielu. Jesteś łowcą niewolników. Paskudne określenie tego jakże odpowiedzialnego zadania, nie sądzisz? Skąd bierzesz swoich niewolników? Wielu ludzi kryje się przed orkami w okolicznych lasach. Ja ich odnajduję i przekonuję, że warto pracować dla orków. Zajmujesz się również uciekinierami? Tu, w Silden, odpowiedzialność za zatrzymanie na miejscu tego, co dostarczam, spoczywa na najemnikach. Dobra, nie wiem. Wyraź ścieżki. Zajmij się czymś, Mora. Naprawdę myślisz, że... Spadaj! Tak, miło się z tobą, Mora. Nie chcemy tu awantur, jasne? Znajdę dla ciebie skóry. Udaj się do łowców na północy. Już jakiś czas temu powinni byli dostarczyć swoje 8 skrzyń.
Jak idzie polowanie? Aż zbyt dobrze. Mamy więcej łupów, niż jesteśmy w stanie unieść. Ledwie starcza nam czasu na dostarczanie skór do Silden. Mogę zabrać wasze skóry do Silden. Bylibyśmy wdzięczni. Masz tu 8 skrzyń. Gotowe do transportu. Ty tu rządzisz? Tu rządzą orkowie, przyjaciel. Mój wkład w życie tej społeczności jest raczej niewielki. Jak idzie polowanie? Bardzo dobrze. Na północy nie brakuje zwierzyny. Głównie zębaczy. W Silden mają sporo tego towaru. Jeśli chcesz, mogę cię nauczyć co nieco o polowaniu. Chcę polować na zębacze. Dobry pomysł. Chyba pójdę z tobą. Powiedz mi, kiedy już będziesz gotowy. Chodźmy. You save me, I save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Coś jeszcze o polowaniu. Wystarczy zapytać. Pracujesz dla orków? Nawet półgłówek zna zasady. Tylko samobójca sprzeciwiłby się orkom. Jesteś tchórzem. Możesz o mnie myśleć, co tylko chcesz. Nie zamierzam się w nic mieszać, póki mogę tu żyć w spokoju. Ten dialog był inny. Mogłem inaczej go poprowadzić. Tak, pewnie. Miło się z tobą gadać. Kurno, można zgubić tutaj. Lepiej się nie wtrącę. No i co ma powiedzieć? To ta sama stara śpiewa. Wielkiego się raczej nie wydarzy. Pokaż mi. Do kogo to było?
Mam te skrzynie. Trzeba było wziąć te skrzynie. Tak. Na górze. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Problemy same się rozwiązują. Ej, co mam powiedzieć? To ta sama powiedzieć. Mimo wszystko tak nie może być. Gdzie wierzę, że jedno słowo. Proszę, mam tu skóry od myśliwych. Świetnie, daj je tutaj. Proszę. 1500 złotych monet. Oddaj złoto myśliwym. Ale nie ociągaj się, jeśli nie chcesz ich zdenerwować. Dobrze. Twoje skrzynie ze skórami trafiły do Givesa. Świetnie. Oddałeś nam wielką przysługę. A teraz daj mi złoto od Givesa. Masz. 1500 złotych monet. Proszę, jaki uczciwy człowiek. Proszę, to dla ciebie. Zostało coś dla mnie? Dla takiej uczciwej osoby? Ależ oczywiście. Mogę cię nauczyć polować.
Nie chcę. Oczywiście nie będziemy mogli wejść, bo nie. Nie, bo nie. Najlepsza odpowiedź. Nie, bo nie. No. Stać, Ani. Nie. Brak ci jednego questa, o boj. Co tam jest w Silden? Do młyna. Gdzie jest młyn? Zapisujemy, dzięki.